Proszę Państwa, w środę ostatnią Polską miał wstrząsnąć Dzień Gniewu. Internauci skrzykiwali się przez internet, na Facebooku. No, ale efekty tego skrzykiwania się były bardzo umiarkowane, najdelikatniej mówiąc. Najsilniejsza demonstracja zagniewanych przetoczyła się przez Warszawę, to było około 200 osób. W innych miastach zagniewanych było jeszcze mniej. Z tego wynika, że tak naprawdę to zagniewanych jest bardzo mało, skoro nie są w stanie wstrząsnąć podstawami Rzeczypospolitej. Warto zwrócić uwagę na te różnice, kiedy się skrzykiwali na przykład młodzi wykształceni z wielkich miast, to tych było zdecydowanie więcej. Zagniewanych natomiast było zdecydowanie mniej, chociaż i oni się skrzykiwali. Widać wyraźnie, że skrzykiwanie skrzykiwaniu nierówne i wtedy, kiedy tym skrzykiwaniem dyryguje tajne służby, to oczywiście efekty są znacznie lepsze, a wtedy, kiedy to jest tylko pełny spontan i odlot, to efekty są no, takie, jak widzimy, co potwierdza potoczną intuicję, że sytuacja polityczna w kraju naszym nieszczęśliwym jest kreowana przez tajne służby, również takie w takich aspektach jak marsze młodych wykształconych, no i poparcie dla marszów młodych wykształconych, czy dla demonstracji młodych wykształconych, ale braku poparcia dla zagniewanych, no bo o coś tu się gniewać, kiedy przecież rząd premiera Tuska pracuje w pocie czoła nad tym, żeby nam przychylić nieba, to znaczy nie tyle przychylić nieba, w pewnym sensie rzeczywiście przychylić nieba, bo im dłużej człowiek będzie pracował, tym większe ma szanse na przedterminowe spotkanie się z Trójcą Świętą, więc to właśnie o to chodzi. Nie wiem dlaczego ludzie tak się tego spotkania obawiają, no ale to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast rzeczywiście rząd tu stara się jak może. Pan premier Tusk z panem wicepremierem Pawlakiem toczą strasznie skomplikowane rozchowory. No i miejmy nadzieję, że nie dojdzie w rezultacie do rozpadu koalicji, chociaż były takie głosy, nawet w samej Platformie Obywatelskiej. Wojewodzic Olszewski, Paweł, tak sobie wyobraża, ale to starsi i mądrzejsi inaczej o tym pewnie myślą niż pan wojewodzic, bo on jeszcze wiele się musi nauczyć. Nawiasem mówiąc, pan wojewodzic Olszewski jest przykładem, jest znakomitą ilustracją takiego spostrzeżenia Juliana Tuwima, iluż wielkich działaczów wyjrzało z rozporka. No więc jest, okazuje się, że i przed wojną, i po wojnie, i w czasie transformacji ustrojowej tych działaczów u nas nie brakuje, ale mniejsza o to, bo wracam do kwestii koalicyjnych. Otóż najwyraźniej te przestrogi wobec głosy mówiące o tym, że koalicja może nie wytrzymać tego napięcia na tle emerytalnym, że nastąpią przedterminowe wybory, albo jeszcze prędzej, że poseł Palikot ze swoją trzutką dziwnie osobliwą poprze inicjatywę premiera Tuska, nie wchodząc do koalicji rządowej. To jest też przypadek, który mógłby zainteresować nie tylko politologów, ale seksuologów, że ktoś bierze udział, a nie wchodzi.